Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odbyła się prelekcja połączona z promocją 9. tomu rocznika muzeum pod tytułem O tym, jak duszniki papiernie kupowały. Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe działania muzeum w zakresie realizacji projektu renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów. Projekt, który rozpoczął się w 2014 roku. Jego okres realizacji jest przedłużony do końca grudnia 2016. Jakkolwiek już rzeczowe wyniki realizacji tego projektu są widoczne, kończymy etap robót budowlanych, a więc adaptowane są już poziomy strychowe naszej suszarni, jak również parter suszarni przygotowany jako nowa sala warsztatowa. Cała infrastruktura jest zmodernizowana, wyremontowane są konstrukcje drewniane zabytkowej papierni, także jesteśmy gotowi do momentu wyposażania wnętrz i zakupu wyposażenia dla działalności kulturalnej. Dzięki projektowi wykonano m.in. unikatowy system gaszenia płomieni za pomocą mgły wodnej. Powstaje sala edukacyjna, jak również nowe sale wystawowe, gdzie znajdą się ekspozycje poświęcone historii pieniądza oraz współczesnej sztuce papieru. O nowo odkrytych faktach dotyczących młyna papierniczego w okresie międzywojennym oraz w latach II wojny światowej opowiadał Grzegorz Grajewski. Każdy budynek, który ma te kilkaset lat, jest księgą, z której można czytać tak, jak człowiek potrafi. I przeglądając karty tej księgi, czyli przyglądając się papierni w dusznikach zdroju, zauważyłem różnicę pomiędzy wyglądem papierni obecnej, a tym, jak papiernia wyglądała przed II wojną światową. Pytanie, kiedy to się stało? No i od tego się zaczęło. Efektem było odnalezienie dokumentów mówiących, w jaki sposób duszniki Zdrój, miasto, świadomie i bez przymusu kupiło za bardzo, bardzo dużą kwotę, 30 tysięcy marek, papiernie od ostatniego papiernika Karla II Wira. Młyn papierniczy przez krótki okres, przez okres wojny należał do miasta Duszniki Zdrój, zatem jest to dość ciekawy i co ciekawe dość mało znany okres w dziejach Dusznickiego Młyna Papierniczego. Dzięki dzisiejszemu prelegentowi pewne informacje wychodzą na jaw, coś więcej jesteśmy w stanie teraz powiedzieć. Ja się interesuję w ogóle historią konserwacji zabytków na Śląsku w czasach dość zamierzchłych, powiedzmy od końca XIX wieku do połowy XX. Natomiast w wypadku dusznik to chodzi o to, że to jest jeden z elementów szerszego planu przygotowanego i realizowanego bardzo konsekwentnie przez dyrektora Szymczyka, aby papiernia znalazła się na liście obiektów objętych wpisem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Żeby przygotować wniosek, to trzeba maksymalnie dużo wiedzieć o obiekcie, docenić jego wartość, dostrzec to, co jest w nim unikatowego.